I to serdecznie. Nagrywam to z wyprzedzeniem i daję po jednym filmie dziennie, żebyście coś mieli, bo wyjeżdżam sobie na 12 dni do Szczawnicy. Kto chce pograć ze mną w brydża w Szczawnicy Zdroju, to zapraszam. Tutaj wybieramy sobie casual. W zasadzie gramy w środku nocy i w zasadzie nie mam karty. I w zasadzie w tej partii już spasowałem, więc nie będę grał, skoro już spasowałem. Ktoś za mnie uciekł, jeszcze raz wejdę. Natomiast, ponieważ jeden z widzów, sympatyczny, taki kochający mnie wielką miłością, napisał, że nikim jestem, niczego w brydżu nie dokazałem, jest wielu mądrzejszych ode mnie, więc pokazać, że z nikim nie grałem, to pokazałem, z kim grałem. To oczywiście spasuje. Zobaczymy, z kim gramy. I przyznam się, że z panem Martensem nie grałem i z panem Kulkowskim chyba nie grałem, ale to nie daje głowy, bo mogą grać w Mistrzostwach Polski dziennikarzy z panem Kulkowskim. To mam obowiązek podnieść do 4 kierów. Nie mam tego obowiązku. Prawdopodobnie idzie im ślemik. Mamy 10 kierów, więc oddałem tylko jedną kierową. Ja powinienem powiedzieć 6 kierów. Na takie diktum najwyżej nie będę z nim grał. Co to jest ten Ruben? Bermuda, prywatę, USA. USA, Yusuf z USA. Naciągnięcie ich na 5, prawdopodobnie mamy szansę na 2 lewy. O, króla nie ma, nawet asa nie ma, no to szlemik im szedł. Chciał ich chłopak wepchnąć w szlemika. Rzucam na nieparzystą, to nie przechodzi. Od razu zrobi wyrzutkę. Że nawet kiera nie oddawali, król karo albo jest, albo pod nim. O co on, przepraszam. 4, 5, 6, 7, 8. On miał tylko 6 kierów i tak sobie ostro grał. Treflowej też nie biorę. Wszystkie lewy chłopaki biorą. No i król kara albo pod impasem, albo spada. 12 lew. Nie. No właśnie, i co? I co? No i kara dobra. O, ma króla kara. I to wszystkie bierze już. To już bierze wszystkie. Nawet już nie ma podwójne lewy ma. Sześć pików było do wygrania. Z czym Ruben żartował? Dobrze, że ich nie wepchnął. Jeden zagrał 6 pików. I dlatego
Kontra powinna obiecywać kolory starsze, tudzież jeden młodszy. Ruben nie jest zainteresowany. No to ja mam kara. Ruben ma trefelki. Dwa karo, nie forsuje, trzy trefle, nie forsuje. Trzy karo, nie forsuje, aha. Ruben, chyba się nie odezwiesz teraz. No, Ruben, zawistuj w trefelka. W pika zawistową. Słabiuchno. Tu powinni leżeć. Będzie przebijał pika. No, trudno, potem mi nie ściągnie tych kar. Wyrabia mi lewę karową, którą mógł mi zabrać. Jeszcze raz będzie przebijał pika. Stół martwy. Jednak mieliśmy piki. Miał jeszcze karo i wygrał. Może źle zagrałem. Nie, do oddania miał kiera. Dużo miał do oddania. Wygraliśmy 4 i 4. Dlaczego? Chłopaki wygrywali 3 bez atu. Brali worek treflowych. Czwóreczka pik. Zobaczymy, czy Ruben potrafisz wygrać. Rubenie, mam dwie nadwyżki, nawet trzy. Kontrujemy, Rubenie. Tu się zmieniło. Ptaszek przyszedł. A Yusuf dalej gra.
zmienić to na 5 karol. Na 5 karol oddawaliśmy, proszę, pika, kiera, ukryłem waleta, puść. Najgłupsze zagranie wasa trefi. O. Wpuścił go w stół. Pięknie. Teraz mi zaimpasuje króla trefl. Daj karko. I promocja. Jest 2. Już nie bierzemy. Oddawaliśmy pika. I 2 kiery. Jeszcze raz chcę, może bym przebił. Beznadziejna rozgrywka tego. O, jeszcze as był z 5 waletem. Niestety 5 karol było do wygrania. Nie, oddaliśmy pika i 2 kiery. Uciekł. I mój uciekł. Pro. Itse Germany. Nie gra pika. W kiera zawistuje, wyjmie mina. O. Na atakę powinien mieć waleta. Najsłabszy stół wistuje. Oczywiście mogę w karo odwrócić. Jak pociągnie piki, to się skiepści. O! Dał lewe. Ma 5. To był pokaz siły. A to po co? No musisz przejąć 10 koleś. I w karę jeszcze raz. No z treflem ci się udało. Teraz ci się nie uda. Puść. Karo mamy do zabrania jeszcze i co teraz?
Mamy wszyscy po dwa piki. A on już wygrał. Nie przebiłem. Ma chłopak dwa piki. Jeszcze przegraliśmy, pewnie wszyscy grali cztery piki. Robot uciekł. No muszę z tą ręką powiedzieć dwa karo. Czemu profilu nie pokazuje? Wabę za to, to jest debilizm. Co mój jest napakowany? Ciekawe, czy mój zawistuje w karo. Damy zawistów. A na co mój chce brać w lewy? Tu chłopaki są takie napakowane. Treflowych nie wziął. Karowych już nie weźmiemy. Puść. I teraz musi ruszyć atuty. No mój chyba ma tego kiera. No zagraj kier. No nie masz asa? No to na co ty chciałeś grać dwa bez atu, kuluś? Teraz ja nadbiję. Przebij damą. Nie miał dam. Nie chciał grać w kara? No tak, no przez 4 lata 5000 razy zagrał się, niczego nie nauczył. A zapomniałem, to Szymon kontrował. Tam powinienem przebić tego kiera. O. Uciekł mi. No pewnie, że mi uciekł. Bez atu. Na 12 oczkach powiedziałby za to. Rikka. Wolno coś to działa.
będziecie mi kraść. Dalej nie licytuję. Mój wieże mam dwa czerwone. W karo zalistuj. Spod króla. No, ale oni myślą, że to ja mam króla. Na szczęście. Ten już nie ma kierów. Dwanaście pików zostało, jest ze złej strony. Impasu i damka, jeszcze raz w kiera. On może nie umieć impasować, no to impasu i damkę trafi. Dziesięć pików zostało. Jak on chce mi wyimpasować króla? Nie liczyłem tych pików, same piki mu zostały. Puść. Ojejku. Mogliśmy to położyć. A, no nie wzięliśmy karowej. Mieliśmy karową, dwie pikowe i... Nie widać. No to ja dwa bez atu. Kontra karna. Cztery treflowe biorę. Ten nie ma trefli, ten nie ma pików. Czyli ten pika skontrował karnie, a ten mu uwierzył. Nie pokazuje profilu. Ciekawe, czy zawistuje w trefla inteligent. Powinien zawistować w trefla. Teraz ja zawistuję w karo.
Ciekawe, czy zawistuje w trefla. Ten mu uciekł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Skracamy go. Bij. Ostatnim, jedynym pikiem przebiegł. A po co wasakier grasz? O tak, żeby wyrzucił kara. Bardzo inteligentnie. Nie, nie wyrzuca kara. Całe szczęście. Kara nie przybija. Zostały mu same piki, mam trefla na odejście. Dziesiątkę zabiję. Tu jeszcze jedną pikową biorę. A to co to? A nie ma nic innego. O, a to co? A co to było?